Cześć, nazywam się Kajo Rudziński, prowadzę Kajo Data, a to już trzeci odcinek z serii Rady dla analityka danych. I dzisiaj trzecia rada, która tak naprawdę dotyczy chyba wszystkich zawodów, szczególnie takich, gdzie mamy wielu ludzi wokół siebie, ale analitykom także się przyda i powiem zaraz dlaczego. Chodzi o to, żeby być fajnym pracownikiem. I teraz ktoś zaraz, jak to usłyszy, pisze sobie: Jezu! Dobra, nie muszę tego oglądać. To naprawdę nie jest odkrycie Ameryki, że dobrze jest być spoko gościem albo spoko babką, tak? Ale teraz tak. Jeżeli my myślimy o pracy, to my bardzo często myślimy wynikowo-zadaniowo. Tak? My myślimy o rzeczach. Jestem na zielono, tak, w KPI-ach, robię rzeczy na czas, no to gdzie tu się trzeba przyczepić? Wyrobiłem powyżej tego, co trzeba było, wyrobiłem. Nie spóźniam się na spotkania, nie spóźniam się. No to jest git, o co ci chodzi w ogóle? Problem jest taki, że, i wspominałem o tym w punkcie numer 2, w drugiej radzie z tej serii, odsyłam, że praca to nie jest taka rzecz, jak, nie wiem, jak że my sobie siądziemy przy biurku i będziemy pisać powieść, będziemy pisać raport, będziemy tworzyć. Pierniczcie się ode mnie, bo maestro teraz będzie tworzył. Tak nie jest. Praca jest takim światem bardzo społecznym. Nawet jeżeli jest to społeczność scyfryzowana, tak? To znaczy my mamy te swoje Teamsy, te kole, jesteśmy na Slacku, przesyłamy sobie maile, są tikety, które latają. Jasne. To wszystko jest prawda. Tylko że oprócz tego, to wszystko się dzieje w kontekście ludzkim. To znaczy to nie jest tak, że my sobie jesteśmy sami starym żeglarzem i okrętem. I możemy mieć wszystkich gdzieś. Nawet jeśli jesteśmy CEO, no to mamy też ludzi, którzy dla nas po prostu pracują. I tym bardziej, jeżeli nie jesteśmy CEO, tylko jesteśmy gdzieś niżej, to mamy wokół siebie ludzi, z którymi pracujemy. I prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest dupkiem, ale jest bardzo zdolny, a jeżeli ktoś jest okej, ale jest bardzo fajny, to ja wolę pracować z kimś, kto jest ale jest bardzo fajny, niż z kimś, kto jest bardzo dobry, ale jest dupkiem. Więc, trzy proste porady, jak być fajnym pracownikiem. Po pierwsze, komplementuj innych. Przyjęło się często w naszej takiej polskiej mentalności, to jest takie bardzo polskie, przyjęło się, że komplement to jest święto. Jeżeli ktoś zrobi coś dobrego, to trzeba go pochwalić. Ale nie więcej niż 2 razy do roku. Bo inaczej to mu woda sodowa uderzy do głowy. Nie, tak nie jest. Badania wskazują na to, i jest ich naprawdę dużo, odsyłam do książek Miłosza Brzezińskiego na przykład, że jeżeli my nie chwalimy innych ludzi, to de facto to nasze poczucie takiego zaufania, takiej współpracy, że jest między nami okej, że jest między nami dobrze, bardzo szybko maleje. Dlatego, że my potrzebujemy pozytywnego wzmocnienia, a neutralne środowisko to nie jest pozytywne wzmocnienie. Pozytywne wzmocnienie jest, jeżeli mówimy, że komuś ktoś jest super, że ktoś jest fajny, że ktoś coś zrobił dobrze, że coś dobrze wyglądało albo coś dobrze powiedział. I nie mówię, że musimy włazić ludziom w tyłek, ale mówię o tym, że trzeba pamiętać o tym, żeby czasem powiedzieć innym ludziom coś miłego. My często mamy taką tendencję, że na przykład jak mamy jakieś tam spotkanie biznesowe, nie? To myślimy sobie, chciałbym, żeby coś się zmieniło. Chciałbym, żeby rzeczy wyglądały inaczej. Więc co robimy? No, oczywiście w kulturze szczerego feedbacku my mówimy innym ludziom, że chciałbym, żebyś odtąd zrobił rzeczy tak, bo teraz robisz tak i to jest źle, więc ja ci teraz daję mój szczery feedback, że chciałbym, żeby to wyglądało inaczej. Tylko, żeby to zadziałało, o ile nie jesteśmy szefem, który mówi pracownikowi, jak rzeczy po prostu mają być wykonywane, koniec, kropka, ale jak tak będziemy tego nadużywać, to ten pracownik zaraz zniknie. Ale jeżeli jesteśmy tak bardziej na równi, to jeżeli my chcemy wpłynąć na innego człowieka, to tam najpierw musi być nalana czekolada, tak? My musimy mieć uzbierane tego zaufania, tego pozytywnego wajbu między nami, żeby móc co jakiś czas zaoferować krytyczną poradę. Dlatego komplementujmy innych wokół siebie. W ten sposób
stajemy się po prostu ludźmi, z którymi fajnie się pracuje, z którymi mamy poczucie, że się im ufa, tak? Że to jest ktoś, z kim po prostu dobrze jest przebywać. I proszę mi tu nie wyjeżdżać z... Ja jestem introwertykiem, ja nie potrzebuję innych ludzi, ja się świetnie odnajduję tylko ze swoim komputerkiem. Spoko. Jeżeli uważasz, że możesz sobie pozwolić na bycie samotnym geniuszem, here you go. Natomiast uważam, że takich miejsc na samotnych geniuszy jest relatywnie mało. Także pamiętaj po prostu, żeby mówić ludziom miłe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że punkt numer dwa. Praise in public, criticize in private. Jeżeli chcesz coś zmienić i jeżeli chcesz być spoko, to nie możesz tylko lecieć na tym, że cały czas mówisz jest zajebiście, jest zajebiście, jest zajebiście, jest zajebiście. No bo tutaj przestajemy być wiarygodni. Natomiast nasze relacje z innymi ludźmi jakby często działają na takich dwóch płaszczyznach, nie? Załóżmy, że mam kolegę. I nasza relacja składa się z tego, jak my ze sobą rozmawiamy prywatnie, to znaczy ja jestem sam z tym kolegą, i jak my istniejemy obok siebie publicznie, to znaczy jestem ja, jest mój kolega, jest szef, jest jakiś product owner, są jacyś ludzie z innego zespołu. I w tym momencie ta nasza relacja z tym moim kolegą też istnieje, tak? Tylko jest trochę inny vibe. No i teraz, żeby to działało, to musimy być wiarygodni. I oczywiście, tak jak było w punkcie numer jeden, tam musi być naskładane tej czekolady. Więc my mówimy miłe rzeczy i mówimy miłe rzeczy publicznie. Jeżeli coś zrobiliśmy, to mówimy raczej w liczbie mnogiej, że coś zrobiliśmy, a nie, że ja dowiozłem. Nawet jeżeli ja zrobiłem 60-70%. Dlatego, że publicznie powinniśmy po prostu chwalić innych ludzi, czasem także nawet dając im taką palmę pierwszeństwa. To jakby świadczy o tym, że my się nie boimy. Tak? To świadczy też o naszym poczuciu własnej wartości. Natomiast jeżeli co jakiś czas jest spierdzielone, to jesteśmy z kolegą sam na sam i mówimy mu, że jest spierdzielone. Nie mówimy mu ad personam, ale mówimy mu prawdę, że to było do dupy. I jeżeli mamy naskładane, to w ten sposób stajemy się kimś, komu naprawdę można zaufać. I nie wiem, czy masz szczęście. Możesz mi dać znać w komentarzu, czy masz szczęście do fajnych ludzi w pracy. Ja mam, ale to jest naprawdę zupełnie inna jakość, jeżeli pracuje się w środowisku, w którym sobie wierzymy i ufamy, a zupełnie inna jakość, jeżeli pracujemy w toksycznym środowisku, które jest po prostu jak gildia skrytobójców i tylko się zastanawiamy, kto komu kiedy nóż wsadzi w żebra. Nawet jeżeli jesteśmy super techniczni, super ogarniamy i zarabiamy bardzo dużo pieniędzy. To jest wykańczające, po prostu. Dlatego pamiętaj o tym, że chwalimy publicznie, krytykujemy prywatnie, ale tylko inteligentnie i tylko jeśli mamy naskładane. Punkt trzeci. Trochę o tym już mówiłem, więc punkt trzeci, o którym zaraz powiem, będzie takim jakby powtórzeniem części rzeczy. Chodzi o to, że my, tak jak już tu słyszysz, nie jesteśmy samotną wyspą. My istniejemy wraz z innymi ludźmi. I trzeba o tym po prostu pamiętać. Istnieje taka tendencja, że my, jak sobie wejdziemy w jakiś taki temat, to my widzimy tą rzecz. Szczególnie to dotyczy właśnie programistów, BI deweloperów, analityków danych, bo my jesteśmy tacy techniczni, tacy jesteśmy one man army, że mamy takie przekonanie, że my to możemy wszystko sami ogarnąć. Być może tak, ale prawda jest taka, że w firmach nie pracujemy samemu. W firmach pracują inni ludzie i to dopiero wszyscy ci ludzie tworzą całą firmę. Dlatego pamiętaj o tym, że nie jesteś samotną wyspą. Pamiętaj o tym, że pracujesz wśród innych ludzi i po prostu powinieneś mieć to na uwadze. Nie powinieneś tego tracić z oczu. Wreszcie punkt numer 4. On się musi pojawić, dlatego że jak ktoś mnie słucha, to może mieć... Boże drogi, to ja takim teraz muszę być dobrym Samarytaninem, tak? Tutaj brać na siebie rzeczy, mówić innym komplementy i w ogóle taki być... Tak, to jest ważne. I ważne jest to, żeby tego pozytywnego wzmocnienia, nazwijmy to tak, było więcej niż tych negatywnych rzeczy. Natomiast nie dajemy sobie wyjść na głowę. Niestety jest tak, że... Niestety, tak po prostu jest. Praca jest środowiskiem, w którym my rywalizujemy ze sobą o różne zasoby. I teraz to może wyglądać bardzo różnie,
ale generalnie próbujemy to robić mimo wszystko współpracując z innymi ludźmi, najczęściej nawiązując jakieś sojusze, tak? Mój team kontra tam inny team i tak dalej. Ale w tym wszystkim nie możemy sobie dawać wyjść na głowę. Mówię to szczególnie do osób, które zaczynają albo są na takim przedłużonym stadium początkowym i nie umieją się z niego wybić. Jeżeli jesteśmy w porządku, jeżeli dobrze wykonujemy swoją pracę, jeżeli robimy rzeczy wręcz ponadstandardowo, mamy ludzi, którzy nas znają i na przykład mamy jakąś relację, w której, nie wiem, mamy relację z szefem, w której dostajemy cały czas więcej i więcej i więcej i po prostu, no niestety jest tak, że to przestaje działać, to nic nie da, że będziemy super człowiekiem. Po prostu w pewnym momencie dajemy się rolować. I o tym chciałem powiedzieć, żeby sobie nie dawać wchodzić na głowę, bo to się może zdarzyć, niestety. Analitykowi także, dlatego że ogarniamy dużo rzeczy, znamy bardzo dużo danych i teraz wszyscy nas proszą o pomoc cały czas. Again and again and again. My jesteśmy tą osobą, która rozwiąże za wszystkich wszystkie problemy. To wcale nie buduje takiego wizerunku człowieka, który zasługuje na więcej, który może gdzieś pójść trochę wyżej. To raczej buduje wizerunek człowieka, który nie wyrabia, bo jest za dużo, ale on musi, bo mu inni każą. Nie jest tak. Nawet jeżeli ktoś cię bardzo, bardzo ciśnie. Pamiętaj, że to, że komuś zależy, że coś ma być zrobione, to jest perspektywa tego kogoś. Ty to jeszcze sam musisz ocenić, czy dana rzecz ma być wykonana, czy nie. Mój kolega, z którym kiedyś pracowałem, mawiał: "There are no urgent topics, there are only people in panic." I to jest prawda. Trzeba pamiętać, że jeżeli nagle rośnie takie urgent, trzeba, i dostajemy maile z wykrzyknikami, to często to ta osoba po drugiej stronie wpada w panikę i być może traci kontakt z rzeczywistością. I oczywiście my musimy ocenić, kiedy powinniśmy pomóc tej osobie, a kiedy powinniśmy powiedzieć stop w inteligentny sposób. Ale chciałem to tutaj zaznaczyć, że w tym byciu fajnym pracownikiem ten ostatni punkt jest właśnie o tym, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Powiedz mi, czy ty robisz te rzeczy, o których ja właśnie powiedziałem, czy nie? A może ci jakieś brakuje? A może w ogóle się nie zgadzasz z tym? Może w ogóle twoim zdaniem właśnie jest tak, że wystarczy to techniczne mistrzostwo i to nam zapewnia sukces. A to całe pierdzielenie się z bycie miłym gościem albo miłą babką jest takie... Jak nie umiesz być dobry technicznie, no to musisz próbować być miłym, tak? Może to jest tak twoim zdaniem. Nie wiem, daj mi znać. To tyle na dzisiaj. Cześć!